I cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Space Empiria i przed wami SnowRunner, jedna z wielu misji. Zaraz zobaczymy zresztą jaką. Ja tutaj nie mam rozpoczętej ani żadnej misji, ani nie wiem jaką zrobimy, za chwilę się okaże. Wybierzemy sobie jedną z misji z tych trzech frakcji czy firm, które tutaj na tym terenie Czarnej Rzeki mają swoją siedzibę. Za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jest to no, wczesny początek rozgrywki. Mój level to czwarty. No ale odblokowany mam tutaj troszeczkę aut. Mam też Season Passa 1, czyli takie trzy dodatkowe, chyba czy cztery. O trzech to wiem, że są samochody. Chodzi mi o auta. Czyli Bandit, Can tutaj też się znajduje. Kat też jest dobra. No i ostatnio odblokowałem sobie tego Flistara, też bardzo fajna ciężarówka, jeszcze bez jakby ramy. Mogę coś tam sobie założyć. Tutaj mamy też Chevroleta. No i tutaj tego bandita rzeczonego, o którym mówiłem. Jeżeli chodzi właśnie o rozgrywkę, to na tej mapce jeszcze zostało sporo, wydaje mi się, że rzeczy. I wybierzemy sobie z Husky Forwarding kluczowe sprawy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Pewna farma niedaleko zapory Smithwile jest. Aha, czyli musimy aż tutaj dostarczyć cegły, deski i paliwo. No powiem szczerze, nie wiem jak z tym paliwem, jak ja mam paliwo dostarczyć. Chyba trzeba. Dobra, wiecie co, to zrobimy nie w Husky Forwarding, tylko w Dyson Diesel, może rurowe sny. Aha, naczepę zbiornikową musimy dostarczyć, która jest tutaj. Dostarcz do fabryki, która jest tutaj. Naczepę zbiornikową, wiecie, to powiem wam, że tutaj. No nie wiem jak ja mam, chyba to trzeba dostarczyć przez wysokie siodło, mi się wydaje, takie coś. Zobaczymy, co jeszcze mamy tutaj do dostarczenia. A w Steel River Township zagubiony kontener. Wiertnicze części zamienne. Ciężarówka z żurawiem. A gdzie my mamy? Tu jest magazyn. Zalecana ciężarówka z żurawiem. No ciężarówkę z żurawiem to mam, bo to może być ten. No to możemy sobie to zrobić. Zaraz zobaczymy. Wejdziemy sobie do. O, opuść garaż właśnie. To jest ciężarówka z żurawiem. No i tutaj wydaje mi się, że mogłoby to i funkcjonować. No nie wiem, o ile tu się zmieści to. Zaraz zobaczymy. Kłody. To nie. A, momencik, bo te są z wykrzyknikiem, to nie wiem, o co tu chodzi. Pomoc na wyspie, dostarcz do domu robotnika, średnie wyspa. Aha, tutaj w ogóle mamy brama do wyspa Danmont. To jest w ogóle nie, nawet nie ta zapora, tylko gdzie indziej jeszcze. Ale gdzie są wiertnicze części zamienne? Nie mam pojęcia, nie wiem, gdzie one są, więc tego chyba nie zrobimy. No to są główne misje, tylko z tego co widzę właśnie naczepę zbiornikową. Może byśmy to zrobili, tą naczepę zbiornikową. No dobra, to w takim razie jeśli naczepę zbiornikową, to wiecie co, to inny. To potrzebujemy inny, to potrzebujemy albo tego Flistara, albo to, dobra, weźmiemy Flistara, czyli ten z. To i tutaj byśmy mogli zrobić tą ramę. I tutaj darmowe są, jest siodło wysokie. No dobra. I nim pojedziemy z tym siodłem wysokim po to, zaraz zobaczymy, opuść garaż. No i wydaje mi się, że nim będziemy mogli, w ogóle fajnie wygląda w środku, że nim będziemy mogli tą misję zrobić. Momencik, to jest rurowe sny, naczepa zbiornikowa.
Ona jest tutaj. Żeby się do niej dostać, to musimy pojechać. Aha, zaraz tutaj. To nie jest takie trudne. I potem dostarczyć się do fabryki. No zobaczymy. Z fabryką będzie gorzej, no ale najpierw do niej podjedziemy sobie po prostu. Zobaczymy, gdzie ona stoi, jak ona stoi, nie? To ruszamy w takim razie w podróż. Możemy włączyć mu napęd tutaj, bo będziemy podjeżdżali i tak pod górkę, więc przełączymy się na. Czekajcie, gdzie jest? Tutaj, tutaj. Blokada dyferencjału może na razie nie jest tak bardzo potrzebna. Jak właśnie AWD, który jest tutaj. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda ten. No, on wygląda tak niepozornie, ale to jest dosyć dobry. Może blokadę dyferencjału mu włączymy. Aha, możemy tylko to zrobić na niskim biegu. A jeszcze trzeba dostarczyć do tej fabryki, widzę, bo to jest taka połączona cegły i metalowe belki, ale zaczniemy sobie od tej naczepy zbiornikowej po prostu. Trochę mamy przejazdu przez te głazy tutaj rozrzucone. Aha, bo my tutaj jesteśmy. Dobra. To troszkę inaczej w takim razie. O kurczę, wsteczny też nie chce pójść. Dobra, dobra, dobra. Nie chcemy stąd spaść, pojedziemy po prostu inną drogą, tutaj bardziej w prawo. No to nie jest oczywiście jedyna droga, no można było jechać może bardziej naokoło też. Można pojechać, ale mając tutaj napęd AWD w tym flisterze, to trzeba go odblokować, bo on chyba nie jest od razu, musimy go. Jakąś tam modyfikację, ale modyfikacja wydaje mi się, że jest do znalezienia tu lub w tej zaporze tam Smithwile, która jest tutaj zaraz, też ją łatwo odblokować sobie. No ale najlepiej to kupić sobie Season Passa i tamtym banditem też można dużo misji zrobić tutaj. Dobra, jedziemy dalej. Może włączę już normalny bieg. Bo to już jest najtrudniejszy element tej trasy, jakby jest za nami. No, trochę silnik oberwał, ale wiecie, on jest dosyć mocny, więc nie ma co się mocno przejmować. Zobaczymy, czy będzie pasowała ta przyczepa tutaj, nie w ogóle. Bo przyczepa jest, jak widać, chyba tutaj stoi. No dobra, najpierw to może uzupełnimy sobie paliwo. Aha, przyczepa jest tam. To coś wysoko stoi. No, jak
się okaże, że będziemy musieli tutaj A, pasuje. No to świetnie. Czyli to wysokie siodło trzeba mocować. No dobra. To teraz możemy już ją zawieść na miejsce. Czyli... A musimy ją zawieść... Czekajcie, gdzie my musimy ją zawieść? Do fabryki. Która to jest misja? Momencik. Rurowe sny, to jest chyba tutaj. Tak, ta fabryka. Dobra, zobaczmy. Przez punkt tartaczny by trzeba było przejechać, czyli tutaj. Zazwyczaj jechałem tą drogą, no i tą trzeba będzie pojechać pewnie. Tylko, że tym razem wydaje mi się, że pojedziemy sobie tutaj prosto. Tu jest dosyć dużo jednak asfaltu. No dobra, spróbujemy tak dojechać. Poczekamy tylko, wiecie, żeby nie jechać nocą. Aha, to jest jeszcze noc. Dobra, rano. Okej, to ruszamy w takim razie. Jeszcze sprawdzę, czy my mamy ze sobą. Mamy, o, dosyć duży jest ten transport jednak. Powiem szczerze, że jest dosyć duży. Jest naprawdę wielki. No dobra, spróbujemy ją jednak tutaj dostarczyć. Tutaj ważne, żeby on się nie przewrócił. To pierwsza rzecz, a druga, żeby się zmieścił w tych wszystkich zakrętach, nie? Ciężki nie jest, bo dajemy radę sobie z podjechaniem tutaj. No i na razie jest spokojnie. Jest asfalt, więc się nie ma czego obawiać. Tu spróbujemy zmieścić się. O, dobra. Nie widzę niestety w lusterkach, jak ona tam sobie radzi, ale mam nadzieję, że sobie dobrze poradzi. O, teraz poczekajcie, bo... A, tutaj musimy jechać prosto. No dobra. Leciutko cofnę. No i zobaczcie ten znak, nie? Tutaj, że są zakręty, to nam mówi, żeby uważać. No i tutaj już zobaczymy, jak to będzie. Może trzeba się będzie przerzucić na ten widok dronowy zewnętrzny. No zobaczymy w każdym bądź razie. Na razie nie trzeba, na razie normalnie, tradycyjnie. Tutaj w ogóle zostawiłem, to trzeba zabrać ten ładunek stąd, żeby on tu nie zagradzał drogi. Dobra, troszkę wolniej. Zmienimy sobie widok. O, na taki może, jak będziemy mieli. Bo mamy taki i taki. Dobra. Jedziemy. My mamy światło w ogóle? Mamy włączone, dobra. Aczkolwiek chyba nie trzeba światła na razie.
No okej, okay, jakoś to idzie. No nie jest taki szeroki jeszcze, to nie ma tutaj... Jest tylko długi, to jest pierwsza rzecz, nie? Żeby na zakrętach on się zmieścił, prawda? To tylko na to trzeba zwracać uwagę. Dobra, troszkę przehamuj, przehamować, bo... No na razie idzie dobrze. Tutaj mamy kolejny fragment bez asfaltu. Zobaczmy, jak to będzie szło. W razie czego mamy jeszcze blokadę dyferencjału, ale na razie może nie jest potrzeba. Nie ma takiej potrzeby, żeby ją włączyć. No dobra, tu już mamy, nie wiem czy to daleko jeszcze, wydaje mi się, że już nie. Zaraz zobaczymy na mapkę zresztą. Aha, no widzicie, to już jesteśmy dosyć blisko. Dobra, muszę zobaczyć właśnie, gdzie jest zjazd do tej fabryki. On jest tutaj, czyli cały czas w sumie prosto. Damy radę, myślę. Dobra, cegły, zaraz, sekunda. Aha, dobra, bo to już... Cegły metalowe, belki. A to mamy co, odpiąć po prostu? Wydaje mi się, że tak. Odłącz przyczepę. No bo co więcej? No dobra, cegły i metalowe belki. Mam nadzieję, że jej już tutaj nie będzie, jak ja przyjadę, że to tak ma jakoś stać, no bo to zniknęło. No dobra, do fabryki mamy pierwszą rzecz, zaraz zobaczymy zresztą kluczowe sprawy. Zaraz, to było tutaj. Rurowe sny.
Poczekajcie, bo... A, ją trzeba tutaj dać. Zaraz. Czy ja dobrze ją postawiłem tutaj, że ona stoi? No ale dostęp do fabryki cegły, metalowe belki, więcej nic nie ma. Natomiast informacja jest, żeby tu ją wstawić. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja ją źle postawiłem. No nie wiem, nie chcę tutaj zapeszać. Ale może trzeba będzie tu jeszcze manewrować z tą przyczepą naszą. No, żeby się nie przewróciła, bo trzeba będzie restartować całą wyprawę po to. Oż kurczę, źle. Teraz nie wiem, przodem, tyłem mam tu wjechać. Ale jak tu wjadę, to jak ja ciężarówką z kolei wyjadę stąd? No nie, ja muszę ją zostawić po prostu tak, jak teraz ona stoi. I liczę na to, że jej już tutaj nie będzie. No dobra, spróbujemy. Zostawimy ją tak, jak stoi. A tutaj to chyba te cegły, po prostu dostarcz do fabryki. Okej. Wydaje mi się, że to na tym to polega. Dobra, zobaczmy, gdzie są. Coś tutaj jest, cegły. Zobaczmy, skąd my możemy. Ale to naczepa cały czas mi widnieje. Cegły z magazynu, a metalowe belki stąd, czyli cegły. A naczepę zbiornikową, no ona stoi tu. Wiecie co, spróbujemy to jakoś inaczej postawić. Może ją trzeba tutaj tyłem jakoś podciągnąć. Bo nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Dużo roboty, żeby ją tutaj tyłem wcisnąć. Nie wiem, nie wiem, czy to tak ma być. Średnio to widzę, nie mam miejsca na niej, na nią w ogóle. Ja to zostawię tak jak jest i mam nadzieję, że jej tutaj już nie będzie. Pojedziemy sobie po kolejne rzeczy, czyli po prostu po te cegły. Cegły są w magazynie. Teraz tak. Do tego magazynu to tylko nie wiem, czy mi paliwa starczy, bo byśmy musieli pojechać tutaj i wrócić. I tu przejechać. No dobra, zobaczymy. Albo jednak scholować się do garażu i z garażu pojedziemy, nie? To będzie dla nas chyba prościej, bo magazyn jest tutaj, a mamy pełny bak, czyli pojedziemy. Ja bardzo to, czego nie lubię, to tutaj przejazdu przez. Aha, tylko że. Tak, ja oczywiście dobrze, że nie pojechałem, bo przecież po cegły to musimy inną ciężarówkę w ogóle wziąć. Gdzie ja ją mam? Magazyn. To. Czyli nie, nie to.
Bandita, a gdzie jest bandit w ogóle? Zaraz zobaczymy, gdzie on stoi. Tutaj. No dobra. To weźmiemy tego. To. Dobra, jedziemy po cegły do magazynu. Pojedziemy troszkę inną drogą, czyli tutaj przez te. O, ile się tutaj nie wywróci mi. Tutaj właśnie, o. Przez. No, wchodź, wchodź, wchodź. Na jedynce, bo. No, ile się właśnie nie wy. No, ledwo było. Powiem wam, że już myślałem, że. Że nam się przewróci, że będę musiał zaczynać tu jeszcze raz z nim, ale dobra, poszedł. Nie wiem, czy to dużo dało, bo chyba złą drogę wybrałem, bo tam wydaje mi się, że ten zjazd jest wcześniej troszkę. Ten skrót tutaj przez tą trawę. No ale dał radę, przejechał, to najważniejsze. Dobra, tutaj ważne, żeby przejechać. No, tu najtrudniejsza część drogi to jest. Jest w sumie jeszcze przed nami, bo to jest właśnie to bagno tutaj. Zaraz ono zobaczycie. Można też pojechać grzbietem. Też nie jest to łatwa przejażdżka. Ale tutaj można to zrobić po prostu jadąc prawą stroną. Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze niż tam przedzieranie się przez te grzbiety górskie, bo tutaj. A tutaj już można zjechać do wody, bo to jest płytkie. No. Niby płytkie, ale widać, że mogło być różnie tutaj z tym. Też, że ten magazyn zrobili na końcu mapy, nie tak specjalnie, żeby jeździć z punktu A do punktu B, kawał drogi. Jeszcze mamy kawałek, bo to nie jest tu. To musimy objechać cały ten kanion tutaj środkowy. Jeszcze pada w dodatku.
No i to dopiero jest magazyn tutaj, nie? Taki trochę niepozorny. No dobra, i musimy stąd zabrać cegły, to bierzemy. Dwa komplety. I teraz tu wycofać się. I teraz pojedziemy do fabryki, czyli właśnie teraz którędy, czy tu przejechać. No, musimy tak, no musimy tutaj postarać się. Zobaczymy. No dobra, to ruszamy. A dobrze, ja zobaczyłem. Tu jest ta fabryka, żeby nie było. Tak, tutaj. Ajajajajajaj, dobra. Okej, to cofamy. Zobaczymy, jak te bagna będą tam wyglądały, nie? Po przejazd przez nie. Mam nadzieję, że się uda. Czekajcie, jeszcze zobaczę raz na drogę, bo teoretycznie można też tutaj pojechać. Ale tu chyba jest dosyć dobra droga. W prawo mi się wydaje, że pojedziemy tutaj. Że ja tu kiedyś jechałem, fakt, że jeepem. I tam nie widziałem, żeby tu było mocno trudno, więc chyba damy radę. No, nie tak szybko. Czekajcie, zmienię bieg, bo się troszkę boję tutaj. No, niby ten, ale jednak tu trzeba. Cholera. To aż tak wyglądało, to ja to nie pamiętam, żeby to tak wyglądało. Ale dobra, to nie, to strasznie wygląda, ale nie jest takie w rzeczywistości, bo jest to płytkie zalanie, a pod spodem jest taki jakby żwir, nie? Więc chyba damy radę tutaj. Kiedyś tą przyczepkę wyciągniemy też, ale nie teraz. Może jednak tak. No, powiem wam, że tu, kurczę, lekko ugrzązłem. Gdyby nie wyciągarka, to ja tu miałbym problem i to spory, żeby tu wyjechać. A
To jest zakręt. Musimy go jakoś pokonać. Czekajcie, chyba tutaj jest droga prosto. Nie w tą stronę ona się mi podczepiła, ta wyciągarka. Jak nie jestem do końca pewny, czy droga idzie tu, ale tu chyba przejedziemy w każdym bądź razie. Są dobrze, że są mocne drzewa tutaj, to nas wyciągną. Tutaj jest podjazd ostry pod górę. No dobra. Ale jest w miarę równy. W miarę, nie? Dobra, na prawo. I teraz tutaj, zdaje się. Tak. To jakby się grało na poziomie hard, gdzie trzeba sobie paliwo kupować i płacić za odholowanie ciężarówki, no to trzeba w ogóle inaczej sobie to chyba planować i najpierw jechać z benzyną do fabryki. No, dużo więcej zachodu widzę, bo zobaczcie, 69 litrów, żebym ja wrócił, to ja bym musiał, bo ja nie wrócę na tym paliwie do bazy. No więc właśnie trzeba by jechać z jakąś cysterną tutaj i ją zostawić też w takim miejscu. No w ogóle inaczej planować, to jest jednak więcej jeżdżenia. Znaczy wiadomo, że więcej, ale dużo więcej wydaje mi się. I tak dosyć trudna jest ta gra, jak się gra na normalu, więc początek byłby ok, a potem pewnie, chociaż jak już jest, pewnie te cysterny są dostarczone, to i łatwiej jest nawet na normalu, jak się gra, to warto sobie benzynę gdzieś tam, szczególnie na tych mapach, gdzie jest tylko jedna stacja, to wydaje mi się, że w kolejnych tak będzie, że będzie jedna stacja benzynowa, albo że w ogóle nie będzie. No dobra, zobaczmy, czy stoi tutaj. Kurczę, ona dalej tu stoi. Tu, gdzie ją zostawiłem, powiem wam, że trochę mnie to martwi, nie? Trochę mnie to martwi. No, zostały metalowe belki tylko. Scholujemy ją oczywiście. I teraz gdzie te metalowe belki będą? To jest Dyson Diesel, rurowe sny. Metalowe belki. Aha, z miasta. Z magazynu miejskiego. Ale potem sobie tu przejedziemy. To też nie jest źle. Dobra, do miasta to my się dostaniemy szybciutko, bo dosłownie w ciągu kilkunastu, znaczy 3-4 minut.
Chciałbym, żeby ten odcinek, żebyśmy w tą godzinę się wyrobili w całości z wszystkim. Taki mam przynajmniej plan. Jak to wyjdzie w praktyce, no to nie wiem. A. Moim zamiarem było włączenie świateł. Żebyśmy zobaczyli właśnie, czy ta misja się uda, jak tam wszystko na ten teren po prostu zawieziemy, bez układania tego jakoś specjalnie. No ale wygląda na to, że tak, no bo u góry mamy podświetlenie, że tylko metalowe belki są jeszcze potrzebne. No to jedziemy po nie. No już niedługo, zaraz będzie most, tu za zakrętem chyba. Potem na stację, po belki i... No i najważniejsza rzecz, żeby dostarczyć się do fabryki, nie? To będzie trzeba... już trochę bardziej kombinować. Poczekamy tutaj na dzień też na stacji. Ciekawe, czy jak się gra na hard, czy można zmienić porę dnia sobie. Ale ciekawy jestem. Wydaje mi się, że nie. A no, zapomniałem się zapytać. Dobra, jesteśmy, stacja paliw jest, paliwo i wieczór, noc, rano. No dosyć dużo żeśmy odpoczywali. Dobra, ruszamy w takim razie do fabryki, znaczy najpierw po belki, tak, po belki do magazynu. Tu obok kościoła będzie słychać mszę w ogóle. Przynajmniej zazwyczaj jest słychać. Nie zawsze, teraz nie. Może dlatego, że jest rano, za wcześnie. Dobra, teraz tutaj. Zarządzanie ładunkiem i ok, metalowe belki są, to teraz tak, jedziemy tu, tu mamy już wszelkie, cała droga jest przygotowana, więc możemy przedostać się i potem tu prosto, no i tu już znaną nam drogą pojedziemy, tak, tak. Dobra, wystarczy, nie? Kombinowanie. To ruszamy. Szybciutko, bo mamy 9 minut na to,
No troszkę więcej, możemy mieć tam około 9, 10, 11, 12 minut. Zobaczymy, czy się zmieścimy z całym nagraniem. Jeżeli by się zdarzyło, że nie zdążę zrobić, to samego początku po prostu nie będzie. No ale zobaczymy. Rzut oka na ładunek, no, wygląda na ciężki i taki jest pewnie też. No ale tutaj to jest już łatwo. Wydaje mi się, że nie będzie takich błota dużego, ani jakichś tam podjazdów dziwnych, dużych. A tu jest nawet asfalt zaraz. No to trzeba odblokować sobie. No, przyjemnie się tutaj jedzie teraz, nawet po tym. Wiecie, duży SnowRunner jest grą nieprzyjemną, moim zdaniem, wtedy, kiedy faktycznie się wybierzemy złym samochodem. On ugrzęźnie, mordujemy się, wiecie, wyciągarka, on się zakopie, stoi albo się przewraca, no to wtedy dostajemy faktycznie szału, ale w momencie, kiedy mamy dobry, o, albo zrobimy my jakiś błąd, na przykład tak jakbym tutaj pojechał dalej, licząc, że się uda, no nie, trzeba cofnąć, to myślę, że jest ok. Że się jedzie całkiem fajnie, patrząc, jak tu wszystko się telepie, nie, wybierając sobie drogę, zwalniając. No tutaj ta droga to faktycznie jest niezłe rumowisko. No ale powinniśmy przejechać. Myślę, że on na tyle ma duże koła, że on tu się nie wywróci. Chociaż wygląda to od strony kierowcy, że duży przechył jest, to to nie jest tak źle wcale. Ale bujać się buja, nie? Jak tam się cała kabina się telepie. Dobra, ja muszę zobaczyć, co dalej tutaj, co tutaj się stało, bo aha, my tutaj musimy jechać prosto. No dobra, chyba tu przejedziemy, bo jest tutaj szlaban, nie, ale water, deep water. O, chyba nie jest tak źle. Kurczę, mam nadzieję, wiecie co? Cholera, cofamy. Muszę zobaczyć, czy jest jakiś inny objazd tutaj tego, bo się okazuje, że jest jakiś problem. Zobaczmy. Cholera, którędy tu pojechać? Wydaje mi się, że może ekspresem Sosnowym tutaj lepiej. A tu wygląda jeszcze gorzej.
się spodziewałem, że ja tu przejadę. Wiecie co? I pojedziemy tutaj raczej. Zmienimy trochę trasę. Trudno, będzie trzeba pojechać o tak. Tylko kwestia, czy ja tutaj się dostanę, bo tu jest jakiś most zrobiony. I tu chyba nie było tak źle, mi się wydaje. Dobra, zobaczymy, zobaczę szybko, ile jest minut nagrania. Dobra, jeszcze mamy 9 minut. Bo ja tutaj to wątpię, żebym przejechał, nie? Kurczę, dobra, spróbujemy tu pojechać. Naruszaj. Co jest? Aha, uruchom silnik, dobra. Spróbujemy. Mamy wyciągarkę, może się uda. Najwyżej pojedziemy jeszcze raz po to, a przy okazji się dowiem, czy jesteśmy w stanie przejechać tutaj. Dobra, na razie idzie. Wydaje mi się, że damy radę. Ważny jest tam ten słup, który tam leży. W razie czego. Póki co idzie. Dobra. Faktycznie czarna rzeka, nie? Zobaczcie, jaka ona jest czarna tutaj. No dobrze, że się zdecydowałem, żeby tu pojechać jednak, nie? No i co? Udało się. Dobrze jest. Warto było spróbować. Tylko tu wjechać jeszcze trzeba. No kurczę, bo... Wszystko pięknie, ładnie, ale jeszcze... Podjazd. Nam został. Nie, sami zobaczcie, no nie jest to takie, to żeby się nie przewrócić jeszcze. O, daje radę ten bandit, naprawdę. Jest niezły w te klocki. Dobra, i to będzie trzeba, tak się domyślam, że to tutaj. Dobra, zaraz zobaczymy na mapce, jak to jest. Tak. O, wycofamy wszystko, bo my musimy tutaj. Dobra, ruszamy. No proszę. A tak się bałem. No bałem się tutaj pojechać. A jednak się udało. No myślę, że zdążymy w godzince zmieścić się z całą misją. Dobra, teraz nie ma co pędzić już. Bo to jeszcze jest kawał drogi. Jeszcze tu się może różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tu jest jeszcze dosyć niefajne miejsce.
No dobra, to się przejechało, więc tu już jest chyba łatwo. No i jesteśmy już prawie u celu. No dobra, jesteśmy na miejscu. No i teraz zobaczymy, czy się jakby wszystko tutaj nam do kupy zbierze i czy tą misję nam zaliczy. Na to liczę, słuchajcie, że się uda. A no tak, rurowe sny, ok. Ranga piąta w ogóle. Fabryka już pracuje, więc możemy skupić się na odwiertach. Na pewno poprosimy cię o pomoc. O, odwierty. I zobaczcie, ta zniknęła tutaj, co ją zostawiłem. Czy ją można zostawić byle gdzie? No dobra, dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć. O, nawet się całe wideo zmieściło w godzince.